Dzień dobry, witam Państwa w komentarzu wideo e-petrol.pl, który dzisiaj zaczynamy od optymistycznej dla kierowców prognozy. Spodziewamy się, że w najbliższych kilkunastu dniach na stacjach zobaczymy spadek cen paliw i to będzie spadek odczuwalny. Prognozujemy, że benzyna bezołowiowa może potanieć o kilkanaście groszy na przestrzeni najbliższych 2-3 tygodni. Olej napędowy, tutaj spadki sięgające kilku groszy. Jeszcze w tym tygodniu, no niestety, widzimy stabilizację cen na wysokich poziomach, bo benzyna bezołowiowa potaniała tylko o grosz i kosztuje aktualnie 5,68 zł. Olej napędowy jest na tym samym poziomie co przed tygodniem, czyli 5,67 zł. W górę idzie za to cena autogazu, 2,44 zł za litr tego paliwa, tak wygląda aktualnie średnia ogólnokrajowa. Taki stan rzeczy to efekt sytuacji na rynku hurtowym, bo tutaj widzimy, że ceny od dłuższego czasu spadają i wystarczy powiedzieć, że tylko w porównaniu z końcem sierpnia dzisiaj za benzynę bezołowiową 95 w hurcie płaci się około 300 zł mniej. W przypadku oleju napędowego ten spadek jest o połowę mniejszy i ta zmiana w przypadku benzyny, gdyby w całości przełożyć ją na rynek detaliczny, dałaby obniżkę rzędu nawet 30 kilku groszy. Tak dużych zmian w dół nie spodziewamy się. Natomiast przestrzeń do tego, żeby ceny były wyraźnie niższe na stacjach, jest jak najbardziej realna. Jeżeli chodzi o sytuację na rynku światowym, bo to właśnie ona powoduje te perspektywy obniżek na rynku krajowym, to widzimy spadek cen ropy w ostatnich dniach, który co prawda wyhamował trochę po decyzji amerykańskich władz monetarnych o utrzymaniu programu stymulacji gospodarki na wysokim poziomie, ale ta sama decyzja na rynku walutowym spowodowała wyraźne umocnienie złotówki w relacji do dolara i dzięki temu perspektywa dalszych obniżek jest jak najbardziej możliwa.